nadzieję, że wszyscy są gotowi. Bardzo proszę o potwierdzenie. I za chwileczkę zaczynamy. Pokaż tutaj. Zameldować się, kto jest. Ja tu na prośbę Izy próbowałem wyłączyć dźwięk powiadomień, bo ponoć to troszeczkę przeszkadza. Coś tam próbowałem zrobić z tym dźwiękiem. Mam nadzieję, że udało mi się to wyłączyć. Jeżeli nie, no to będę kombinował do następnego treningu. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrobić. Myślę, że są wszyscy gotowi. Poproszę ładnie, stajemy. Muszą widać. Pej. Os. Sejzan. Wyprostować się ładnie. Mokso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Hymo, otwieram oczy. Szanowni, daj. Os. Szanowni, daj. Os. Tkani, daj. Os. Kierowca. Ej. Os. Os. Mam nadzieję, że rozgrzaliście się troszeczkę przed naszym treningiem na wizji. Jednak kilka drobnych ćwiczonek zrobimy po to, żeby jeszcze się troszeczkę dogrzać. Łapki do przodu i wygnij. Wystarczy. Luźno bioderka. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy mocno. Jedno kolano. Drugie kolano. Midzi ręka, Shiro, Hidari, Shiro, Midzi ręka za łokieć, mocno naciągamy, rozluźniamy druga ręka. Moje ręce. Shiro. Ok. Kamae luźno, wykrok. Bardzo luźno, niewysoko. Robimy wymach. Kolano prosto. X. I. Sam. 3. Go. Krok. Sit. Patrz, tu, tu, zmieniamy nogę, idź, i, sam, trzy, tu, rok, sit, patrz, tu, tu, luźno biodra, w drugą stronę. Jeśli mamy pary, to w parach, jeśli nie mamy, to robimy to indywidualnie. Obracamy się raz w jedną, raz w drugą stronę. Tyłem do siebie
i skręcamy się, to strzemy w łapki. Ok, wystarczy. Jeszcze raz bioderka. Drugą stronę. Wykrok. Jak najniżej. Prosto plecy. Dociskamy biodro. Zmieniamy. Druga noga. Do góry. I luźno bioderka. Drugą stronę. Jeszcze raz kamaje i robimy jeszcze po 10 wymachów. Ejcz. I sam. Trzy. Tu. Rok. Syć. Patrz. Tu. Tu. Zmieniamy nogę. Ejcz. I sam. Trzy. Tu. Róg, syć, patrz, tu, tu i luźno biodra. Drugą stronę. Ok, i wystarczy tej króciutkiej rozgrzewki. Dzisiaj postaramy się przerobić kata Heian Godan, ale mam na uwadze, że ćwicząc z nami osoby z niższymi stopniami, więc będzie też czas na powtórzenie tych najbardziej potrzebnych podstaw. Stajemy hachidachi, stopy lekko po ukosie, lewa ręka na biodro. Przypominam, zamykamy najpierw palce, tu kostki, chowamy kciuk w ten sposób i robimy czuki. Ja przypomnę, że jedna ręka wychodzi, druga ręka wraca. I tu nie odstawiamy łokcia, tylko staramy się, ocieramy ręce o biodro. I robimy ecz, i san, czy tu ma być wydech, napinamy brzuch, san, czy go, krok, syć, hać, go, czu. Ok. Teraz zrobimy to samo, ale w pozycji zenku cudaci. Przypomnę, kolano mocno ugięte, musi być kolano ugięte, kiedy kolano jest niedociągnięte do przodu, nasza pozycja staje się bardzo wolną pozycją. Kolano musi być ugięte, trzymamy przeciwną rękę, czyli gyakuzuki i na tempo robimy dwie techniki, tempo i ch. To są dwie techniki, jedna technika, druga technika. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że to nie jest sam ruch rąk. Musimy pracować biodrami. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby nam nie uciekało tu kolano, kiedy robimy gyakuzuki. Mamy skręcać się w biodrze. Ważne jest, żeby kolano z tyłu było lekko ugięte, bo wtedy nam to pozwoli dynamicznie zrobić technikę. Trzymamy gyakuzuki i robimy dwie techniki. Ecz. Raz, dwa. Nie śpieszymy się, ale na jedno tempo. Ejdź. Dwa wydechy. I san. Si. Go. Rok, żeby tu nam kolano za mocno nie uciekało. Sić. Hać. Mocniej biodro wypychamy. Go. Go. I zamieniamy. Druga strona. Lekko tu noga wyprostowana przy gyakuzuki, potem kolano jest lekko ugięte. Ejdź, raz, dwa. Tu musimy, uginamy kolano, nie robimy ruch ręką, tylko najpierw biodro pracuje. W ten sposób część z Was wykonuje tą technikę, tą rękę schowam, żeby tu było widać, robi rękę, a potem ciągnie dopiero biodro. Taka odwrotna kolejność, troszeczkę nie tak, to jest tak, jakby ktoś chciał
przejść przez drzwi, a potem je dopiero otworzyć. No nie da się. W tym wypadku oczywiście samo wykonanie tego ruchu jest możliwe, natomiast niemożliwe jest, żeby nasza technika była dynamiczna i żeby była przede wszystkim mocna. Najpierw musi być biodro. To biodro decyduje o tym. Jeśli nasze ręce będą luźno leżały, zrobimy ruch biodrami, zrobimy ruch mocny biodrami, to nasze ręce automatycznie zrobią ruch, jedna do przodu ręka, druga ręka do tyłu. Dlatego pamiętać o tym. Najpierw biodro robi ruch, tak? Liczę. X, raz, dwa, ni, san, si. Chciałbym, żeby obie techniki były mocne, nie tylko gyakuzuki. Robimy raz, dwa, w korze odwrotnej kolejności. Raz, dwa. Każda jedna technika jest robiona dynamicznie. Ej. Ni. San. Si. To. Ok. Wystarczy. Rozluźniamy ręce. Bardzo proszę, żeby zwracać uwagę na takie detale. Jeśli komuś jeszcze nie wszystko dokładnie wychodzi, to proszę sobie potem odtworzyć filmik, zobaczyć jeszcze raz i spróbować zrobić to jeszcze wolniej, jeszcze wolniej. Proszę zwrócić uwagę na to, że tu przed gyakuzuki wypychamy biodro. To biodro ma być wypchnięte. Jeśli nasze kolano jest sztywno, to nie ma takiej dynamiki. My jesteśmy w stanie się obrócić, zrobić ten ruch, natomiast przy ugiętym kolanie mamy większą dynamikę, dokładamy większą dynamikę, wtedy nasza siła jest o wiele większa. Teraz chciałbym, żebyśmy zrobili blok Gedanbarai i Gyakuzuki. Stajemy w Zenku Sudachi. Szybciutko przypomnę. Blok przejściowy. Właściwe Gedanbarai. Kolano lekko ugięte. Wypychamy biodro. Robimy Gyakuzuki. Można zatrzymywać te ręce, ale to tylko w tej grupie, która dopiero się uczy. Natomiast przynajmniej od zielonego pasa, nawet już od pomarańczowego pasa, próbować, żeby ten ruch się nie zatrzymywał. Nie ma zatrzymania ruchu. To robiliśmy po to, żeby się tego schematu nauczyć. Płynny ruch, gyakuzuki. Płynny ruch, gyakuzuki. I robimy. H, raz, dwa. Zrobimy sobie na dwa tempa. H, blok. Idź, blok, ni, gyakuzuki, tak? Pamiętać o biodrze, pamiętać o kolanie, o tym, że łokcie ocierają. Robimy, idź, ni, idź, ni, idź, ni, ok, zamieniamy druga strona. I to samo robimy, idź, ni, idź, ni, idź, ni, ecz, ni, ok, i wystarczy. Pamiętajcie o tym, że żeby technika była skuteczna, żeby blok nasz był skuteczny, to my musimy napiąć mięśnie w końcowej fazie wykonywania tego właśnie ruchu. Jeśli tego napięcia nie ma, jeśli nie ma napięcia mięśni brzuch, jeśli nie ma tego dynamicznego wydechu, to nasza technika tak naprawdę jest tylko zwykłym ruchem. Jeśli napotka jakikolwiek opór, to jest bezskuteczny. Czyli jest to tak trochę zmarnowana, wykonana kwestia jakiegoś układu rąk czy nóg. Musi być kimę, musi być dynamika. Wtedy przekładamy tą naszą energię ze środka do tego miejsca, gdzie ona ma zmierzać. Czy to jest uderzenie, czy to jest blok, jeden, drugi, czy to będzie kopnięcie. Podobnie zrobimy z techniką Ageuke. Pamiętajcie o tym, że Ageuke to nie jest tylko ruch ręki bez pracy, bez rotacji biodra. Kiedy robimy tylko zwykły ruch ręki, to nasze przedramię jest zbyt słabe, żeby utrzymać tą technikę, przed którą będziemy się bronili. My musimy wykonać ruch biodra, więc robi się dźwignia, przekładnia. Jeśli to biodro będzie skręcone, to tak jakbyśmy wypychali coś do góry. Natomiast jeżeli trzymamy w ten sposób, to jest tak jakbyśmy próbowali coś podnieść do góry. Nie mamy na tyle siły, żeby tą technikę zatrzymać.
Robimy agyłkę jakuzuki na dwa tempa. Idź, raz, i pamiętając o tym, że robimy blok przejściowy. Idź, blok przejściowy. I idź, i idź, kolano lekko ugięte, i wypychamy, wypychamy biodro. Blok przejściowy, idź, zgarniamy wszystko od dołu. I idź, i idź, i ok, i zmienimy sobie drugą stronę. I to samo, idź, i idź, i idź, i idź, i idź, i ok, i super. Jeśli komuś w głowie się pojawia taki pomysł, dlaczego tyle razy powtarzamy, to powtarzamy dlatego, żeby nasza technika była doskonała. Jeśli ktoś uważa, że jego technika jest już na tyle dobra, że potrafi się obronić, to mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na dojo. Zapraszam taką osobę i zrobimy sobie. Ktoś będzie wykonywał jakiś blok, ja wykonam atak, czy ktoś ze starszej grupy wykona atak, i będziemy mogli zweryfikować swoją technikę, czy ona jest tak naprawdę właściwa. Często się zdarza, że świadomie, czasem nieświadomie oszukujemy samych siebie. Nam się wydaje, że nasza technika jest dobra, natomiast w rzeczywistości ta technika jest jeszcze niedoskonała, dlatego musimy tyle razy poprawiać, tyle razy pracować, żeby zrobić tą technikę doskonałą. Gdyby teraz każdy miał wziąć ołówek i na kartce namalować odręcznie kółko, to pewnie ono byłoby niedoskonałe. Może by było podobne do tego kółka. Ale jeśli my narysujemy 1000 kółek i przyłożymy idealną obręcz, jakieś, nie wiem, kółeczko na to, to każda tysięczna część z tego kółka będzie pasowała do idealnego kółka. I na tym ma polegać trening. My mamy wyeliminować wszystko, co nie pasuje, zostawić tylko te doskonałe elementy, wtedy będziemy mieli dobrą technikę. Teraz robimy soto uke gyakuzuki, to samo soto uke gyakuzuki, na dwa tempa robimy soto uke gyakuzuki, robimy na dwa tempa. Liczę. Ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni. I super, zmieniamy drugą stronę. I robimy ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni, ec, ni. Ok. Ja już widzę różnicę przy tym, jak ćwiczy Kuba, jak robi pewne techniki. Myślę, że wszyscy musimy się oswoić z tą sytuacją. Było to takie trochę dziwne, stać przed kamerką, wykonywać jakieś tam ruchy i próbować sobie coś tam ćwiczyć. Natomiast oswoiliśmy się z tą sytuacją. Mam nadzieję, że nie na długo, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że zaczynamy skupiać się na treningu. Zaczynamy wyciągać pozytywne wnioski z danej sytuacji, że możemy sobie właśnie poćwiczyć, powtórzyć wszystkie te elementy, powtórzyć pozycję. Mimo, że ktoś ma wyższy stopień, to ćwiczenie podstaw będzie poprawiało jego ogólną sprawność, jego ogólną technikę i to na pewno będzie procentowało później. Robimy teraz shuto w koku tsudachi, ale staniemy sobie w koku tsudachi i będziemy jednym ruchem robili shuto, tak? Powoli, przypomnę, że tutaj dłonie są otwarte, tu też są dwa bloki. Jeden blok górny, drugi blok strefa średnia, strefa dolna i dopiero właściwie wykonujemy shuto. Z tym, że przypominam, ręka nie wraca na biodro, zostaje tylko na miejscu, gdzie łączą się nasze żebra, czyli tak zwany mostek z plot słoneczny. Liczę. Eć. Przypominam, nie zatrzymamy rąk, nie robimy takiego ruchu. Młodsza część grupy też już stara się wykonywać płynny ruch. Można to robić powoli, ale kończymy dynamicznie, bez zatrzymania, tak? Liczę. Ec, ni, san. Troszeczkę jeszcze łokieć. Ec, ni, san.
pamiętać, żeby to nie był tylko wykonywany ruch rąk, bo to jest wtedy mało skuteczna technika. Tu muszą pracować też barki. Wtedy ta technika nasza będzie z większą mocą. Oczywiście nie do przesady, nie odwracamy głowy, ale to nie ma być ruch rąk. Nie robimy sobie hello, tylko próbujemy zrobić dynamiczną technikę z wydechem, tak? Jeszcze parę razy. Ni. San. Ściągamy. Rozciągamy. Rozciągamy. Ec. Zwracając uwagę na to, żeby nam kolano tutaj nie uciekało na boki. Biodra pracują w ten sposób. Kolano w przód w jedną czy w drugą stronę. I teraz robimy dynamicznie technikę. Zmieniamy stronę. I robimy. Ec. Ni. San. Jeszcze bardziej barki. Ec. Ni. San. Żeby nie było tak, że barki się nie ruszają, ruszają się same ręce. Barki do przodu. Teraz rozciągamy technikę. Ec. Ni. San. Si. Go. Ok. I wystarczy. Myślę, że ogólnie powtórzyliśmy tą część tych podstawowych technik, którą należy powtarzać. Niezależnie od tego, czy ktoś ćwiczy miesiąc, czy ktoś ćwiczy rok, 10 czy 30 lat. Te techniki muszą być powtarzane, nie można o nich zapominać. Przypomnimy sobie, bo to jest jeszcze bardzo ważne, przypomnimy sobie układ kolan, układ bioder w pozycjach. Zenku Tsudachi, kolano ugięte. Drugie jak gdyby zenku Tsudachi, kolano ugięte. Kolana idą nie do środka, tylko na zewnątrz. Stopy nie po skosie, tylko do środka. To już jest Shikodachi, zupełnie inna pozycja. My mamy stać w Kibadachi. Wypracowujemy sobie mięśnie. Kibadachi. I bioderka wypychamy do przodu. Plecy prostujemy. Ćwiczymy. Prosto nogi i tempo. Idź. Kibadachi. Nie w dół biodra, tylko do przodu. Ni. Prostujemy. Idź. Dawaj. Ni. Idź. Kolana na zewnątrz. Ni. Prosto plecy. Idź. Ni. Żeby to nie było tak, że my robimy. Idź. I pochylamy się. Prosto robimy. Ni. Idź. Prosto plecy. Ni. Idź. I ok. Teraz przestawiamy kolano z Kibadachi. Przestawiamy stopę. Kolano jedno patrzy w jedną stronę, drugie w drugą. Robimy koku Tsudachi. Ec. I powrót nogi. Ec. I robimy na zmianę. Ec. I. Ec. I. Ec. Sprawdzamy teraz, czy pozycja jest właściwa. Stopy mają być ustawione w pozycji pod kątem 90 stopni, w pozycji L. Ni, powrót, ec. Ni, ec. Ni, ok. Dołożymy do tego shutoukę ze skrętem, wracamy, ec, shuto, wracamy, ec, shuto, wracamy, ec. Ni, i wracamy do joj, tak? Ec. Ni. Ec. Sprawdzamy ułożenie stóp. Pamiętać o tym, żeby kolana w koku Tsudachi nie były w ten sposób ugięte, stanę po ukosie, żeby to było widać. Nie w ten sposób. Kolano nad palcami, a tutaj kolano jest rzutem zapiętą. W ten sposób jest dopiero właściwe koku Tsudachi. Wracamy do joj. Ec. Ni. Ec. I sprawdzamy pozycję, patrzymy, czy nasze stopy są dobrze ułożone, jeżeli nie, to poprawiamy. I wracamy do joj. Teraz przestawiamy z miejsca na miejsce, tak? I liczę. Ec. Ni. Ec. Ni. I na drugą stronę, tak. Ec. Ni. Ec. Sprawdzamy ułożenie stóp. Jeśli nie, poprawiamy i robimy dalej. Ec. Ni. Ec. Ni. I
sprawdzamy znowu ustawienie. Pamiętajcie, żeby się nie pochylać w tym momencie, kiedy robimy technikę, tylko sprawdzamy ją w tym momencie, kiedy już nasza technika się skończy. I to tyle, jeśli chodzi na początek o te nasze podstawowe techniki. A teraz chciałbym, żebyśmy powtórzyli kata Heian Jodan i potem przejdziemy do kata Heian Godan. Mam nadzieję, że zostanie nam troszeczkę czasu. To dzisiaj zaczęlibyśmy sobie już wykonywać te bardziej skomplikowane techniki, które składają się z kilku elementów z kihonu. I chciałbym, żebyśmy sobie te poszczególne kombinacje poprzerabiali, żeby można było zwrócić uwagę na odpowiednie detale, żeby to można było sobie samemu dopracować. Heian Jodan, czyli czwarty poziom. Kata Heian, spokojny duch. Powoli robimy. Zejście do Kokutsudachi. Obniżamy środek ciężkości. Do Kokutsudachi. Powoli ręce wychodzą. Teraz zamieniamy stopy, dłonie w dół, znowu wychodzą ręce. Nie robimy tego ruchu, żeby nasze ręce się cofały, tylko do góry od razu podnosimy. Do przodu przechodzimy, zamykamy pięści, dziudziukę. Ręce są skrzyżowane, do zenkutsudachi. Przechodzimy do przodu, kokutsudachi, moroteukę. Pamiętać o ułożeniu stóp. Teraz ręce schodzą na biodro. Powoli, yokogeri, uraken, noga wraca, ręka się otwiera, uderzamy empi do zenkutsudachi. Ręce wracają na biodro, ściągamy nogę, to samo jest, yokogeri, uraken, noga wraca, uderzenie empi. Troszeczkę się przesunę, żebyśmy mogli się zmieścić. Powoli robimy, ich, age shuto, genan shuto, obie ręce są otwarte. Skręcamy się w biodrach, lewa ręka idzie do góry, shuto uke. I tu robimy shuto uchi, zenkutsudachi, do przodu, maigiri. Lewa ręka do przodu, prawa za głowę się zamyka do pięści. Do przodu robimy otoshi uraken z góry na dół. Powoli teraz obracamy się po ukosie. Dziudziukę, ja się teraz odwrócę, żeby było widać. Dziudziukę. Może w ten sposób zrobić. Tak? I wszyscy się tak ustawić, żeby można było zobaczyć. Obracamy się. Kokutsudachi. Lewa ręka z zewnątrz. Ściągamy kakiwakę, ściągamy, otwieramy blok. Do przodu, teraz ręce się nie ruszają. Maigiri i robimy. Oizuki, yakuzuki. Ściągamy nogi, prawa strona, prawa ręka z zewnątrz, dziudziuk, kakiwakę, ściągamy, do przodu, maigiri i oizuki, yakuzuki. Z tej pozycji ściągamy ręce do biodra, kokutsudachi. Przypomnę, nie przestawiamy tych rąk daleko, nie ma potrzeby, kiedy dostawiamy nogę do nogi, ręce są po ukosie i teraz dynamicznie ze skrętem biodra. Moroteuk. Znowu dostawiamy moroteuk. Skręcamy się z pozycji kokutsudachi po ukosie. Przestawiamy stop po ukosie. Ręce do przodu. Zamykamy kolano. Wyciągamy kolano, zamykamy pięści na wysokości kolana. Tu jest drugie kiai. Obracamy się. Shuto. Do przodu, shoot. I to jest koniec, jeśli chodzi o kata Heian, Heian Jodan. To zróbmy sobie szybko łyczek wody. Nie pić za dużo. Ok, wracamy. Przerobimy sobie teraz powolutku kata Heian Godan. Godan, czyli piąty poziom. Heian, to już omawialiśmy, spokojny duch. Go według liczenia 5, 5, 5 dan, 5 poziom, tak? Powoli robimy.
pamiętając o tym, że pierwszy ruch, czy ruch wyprzedza zawsze głowa, zanim wykonamy w którąś stronę przejść. Robimy do przodu uciłkę w lewą stronę, od dołu uciłkę. To jest dosyć trudne. Teraz robimy gyakuzuki. Tyle, na ile nam pozwalają biodra. Ale to nie jest taki ruch, że my ściągamy to kolano. Nie jest to też taki ruch, że tutaj nic nie wykonujemy. Jest dynamicznie ruch biodro i ręka wraca. Teraz dostawiamy prawą nogę do lewej. Dynamicznie ściągamy łokieć. Ręka robi w dół łokieć, w dół pięść. Kagizuki, taki cios hak robimy. Jeszcze raz to sobie zrobimy. I powoli robimy. It, ni, san. Powoli dociągamy. W drugą stronę, głowa w prawo, od dołu, uciłkę. Koku cudaci, gyakuzuki. Dostawiamy lewą nogę, kagizuki. Do przodu robimy moroteuk w koku cudaci. Przejście do przodu z boku ręce. Dżudziukę w zenku cudaci. Podnosimy ręce do góry otwarte. Tak, żeby nam się nie zasłaniało pole widzenia. Nie za wysoko, nie za nisko. Nad głową, tak? Palce nie mogą być w ten sposób. Palce trzymamy tak. Teraz powoli, to jest tak, jakbyśmy sobie teraz piłkę położyli. Kuba, o, weź piłkę. Tak jakby teraz piłkę położył tu do góry. Ja mam to obrócić, tak? W ten sposób. Tak trzymaliśmy ręce, gdybyśmy mogli sobie to obrócić. W ten sposób. Obracamy dłoń do dłoni, łokieć na wysokości biodra, druga ręka tuż nad ręką. Nie ściągamy od razu do bioder. I z tej pozycji dopiero ściągamy tetsui. Do przodu robimy oizuki. Tu jest pierwsze kiai. I powtórzymy sobie to od początku. A w ogóle zaczniemy troszeczkę bardziej z tyłu. Tu mnie chyba widać. Powoli robimy. Eits. Ni. San. Nie robimy tu daleko. Robimy krótki ruch. Eits. Ni. San. Dostawiamy nogę. Eits, moroteuk, się tu troszeczkę przestawię, koku cudaci tutaj jest, pamiętać o kolanie, ręce z boku, dziudziuk, otwieramy ręce, przekręcamy te dłonie, lewa dłoń z góry, eits, zamykamy pięść, do przodu oizuki. Teraz ten element w różnych wersjach tego kata jest wykonywany różnie, te elementy się troszeczkę różnią. Ja pokażę tak, jak my wykonujemy. Staramy się teraz skręcić w biodrze. Z tej pozycji skręcamy się w biodrze. Robimy sotouk, mikatsuki geri gedanbarai. Ja teraz się odwrócę w tą stronę, żeby to było widać. Tak jak staliśmy. Skręcamy się w biodrze. Sotouk, mikatsuki geri gedanbarai. Obie dłonie w ten sposób ułożone, niedaleko, nie łapiemy się, nie robimy tak, tylko obie dłonie w ten sposób i ściągamy lewa ręka, bok, prawą rękę na biodro. W ten sposób robimy. I teraz robimy do przodu, Kuba będzie robił tak, jak powinno być w tamtą stronę, ja będę pokazywał w tą stronę. Tutaj teraz staramy się zrobić mikatsuki geri do dłoni. Nie, że my sobie tą rękę na dół damy. Staramy się tak, jak ta ręka jest. Raz. Uderzenie. Enpi. Do kiba dać. Myślę, że powtórzymy to, bo ci, co znają to kata, to nie będą mieli z tym problemu. Natomiast ci, co próbują wykonać to kata pierwszy raz, na pewno będą mieli problem, żeby to zapamiętać, ale będą mogli skorzystać sobie z tego filmiku i będą mogli sobie to powtórzyć, kiedy będziecie mieli na to czas. Czyli robimy jeszcze raz od początku. Powoli robimy. Ić, ale kime. Ni. San. Dynamiczny ruch, powoli kończymy.
Wobec uciuk ni sa ec woroteuk. Przesuń się, bo się nie widać. Ni ręce z boku, dżudziuk. Ej, otwieramy ręce. Ej, pamiętać tak jak z tą piłką pokazywałem? Ej, ni. Kuba będzie robił w drugą stronę, ja się wrócę, żeby to było widoczne, tak? Powoli skręcamy się w biodrach. Sotouk, mikatsuki geri, gedan baraj. Ej, odwrócę się, żeby było widać teraz. Ni. Ej. Mikatsuki, empi. Uderzamy prawą ręką w lewą. Nie staramy się łapać tej ręki. Dłoń jest prosto. I tu robimy w kiba dać. Teraz ważne jest. Układamy, ja pokażę jak układamy sobie ręce. W ten sposób. Lewa dłoń do prawej. Tak jakby nam ktoś rękę przykręcił. Im dalej łokieć pójdzie, tym tą rękę sobie bardziej odwracamy. Żeby to nie było, że my sobie staramy tą rękę wykręcić. W ten sposób robimy, w ten sposób. Tu z tej pozycji pięść jest ułożona w ten sposób, nie tak. To jest nienaturalne ułożenie ręki. Mięśnie są teraz przekręcone. To jest naturalne ułożenie ręki. I zawsze przy uderzeniu staramy się, żeby niepotrzebnie nie napinać mięśni. Powoli. Ściągamy nogę, robimy kosa daci, kate daci, czyli pozycję skrzyżowanych nóg. Wysoką pozycję, prawa stopa patrzy w bok. I tu robimy empi uke. Blokujemy, teraz przestawiamy stopę do, ja odwrócę się na bok, przestawiamy stopę do L daci, czyli do ułożenia naszych stóp do litery L. I z tej pozycji, w ten sposób, wyciągamy ręce do góry. Dłoń jest to samo, przylega, nie trzymamy ręki. Są też wersje, w których ta pięść jest zamknięta. My robimy z otwartą ręką. Teraz odwrócę się w tą stronę. Robimy, skręcamy, jak gdybyśmy robili sotouk. Kolano do góry nas wyciąga. Tu jest wyskoka, technika jest trudna. Kolano do góry. Przeskakujemy, ściągamy, robimy dżudziuk. To samo, prawa noga jest na wprost. Lewą stopą się podpieramy. Nie w ten sposób, żeby się pochylać, tylko plecy mają być wyprostowane. Do przodu robimy moroteukę. Powtórzymy sobie od tego momentu na razie. Powoli robimy. Ec. Ni. Ej. Ni. I moroteukę robimy. Jeszcze raz, ja stanę teraz w drugą stronę. Kuba w tamtą stronę będzie robił, ja będę robił w drugą, będzie lepiej widać. Powoli. Ni. Ej. Ni. Moroteukę robimy. Teraz robimy age shuto, gedan shuto. Zamieniamy pozycję o całą szerokość. Lewa ręka robi shuto uchi. I w dół robimy gedan nukite. Raz. Przestawiamy pozycję. Blok. W dół. I teraz przestawiamy nogę z tyłu do koku tsudachi. Pamiętajcie o tym, że przestawiamy nogę z tyłu, nie nogę z przodu. Tutaj przestawienie nogi z przodu jest trudniejsze. My musimy przestawić tą nogę do tyłu, bo my się odsuwamy od partnera. Teraz dostawiamy nogi. Stopy są razem. Są różne wersje. Jedna z wersji pokazuje, że zamieniamy całkiem układ tych rąk. My wykonujemy to troszeczkę inaczej. Unosimy się delikatnie na palcach. Przekręcamy się wokół własnej osi. Prawa ręka robi gedan shuto. Druga robi age shuto. Teraz prawa ręka robi blok do przodu, nukite w dół i jesteśmy w drugim położeniu. Lewą nogę przestawiamy do koku tsudachi i ściągamy ręce do bloku. Koniec, koniec ka.
Teraz powtórzymy tokata od początku do końca. Kuba będzie robił w te strony, tak jak ono powinno być. Natomiast ja będę starał się odwracać tak, żeby te techniki były widoczne, żeby można sobie było to dokładnie pooglądać. To zaczynamy. Ja luknę sobie na czas, żebyśmy zdążyli. No, jeszcze mamy trochę czasu. To zdążymy zrobić to, co planowałem. A to nawet jeszcze. Nie widać. Widać. Widać, bo wiem, że... Od łóżka się nie widać. Te drzwi widać. Powoli robimy. Edź. I... San. Edź. I... San. Edź. Moro te ukę. Koku co dać. I... Dziudzi ukę. Edź. I... Ściągamy ręce. Edź. I... Ja się teraz odwrócę, bo będę w waszą stronę robił. Powoli skręcamy się w biodrze. Edź. Ni. Sa. Edź. Ni. Edź. Edź. Powoli ręka. Raz. Ni. Dwa. Ja się teraz odwrócę. Edź. Raz. Dwa. Do przodu. Moro tę łukę w ten sposób, zenku cudaci. Teraz robimy edź, ni, edź, w ten sposób, już się odwracam, nie pochylamy się, plecy wyprostowane, przestawiamy nogę z tyłu do koku cudaci, ściągamy nogę, na palce lekko, zamieniamy pozycję, lewa do góry, prawa na dół, otwarte dłonie, prawa robi blok, lewa do przodu, i przestawiamy nogę z tyłu do koku cudaci. I wracamy do joj. I to jest koniec kata, jeśli chodzi o Heian Godan. Jeśli chodzi o kiaj, to pierwsze kiaj jest przy oizuki. Natomiast drugie kiaj jest w momencie, kiedy robimy wyskok w górę i opadamy w dół. Wtedy wykonujemy drugie kiaj. Bardzo proszę, żeby sobie te poszczególne elementy powtórzyć, pooglądać, zobaczyć, patrzenie, to też jest sposób nauki, ale nie można zastąpić nauki jedynie samym oglądaniem. Jeżeli ktoś tylko siedzi przed monitorem i ogląda nasz trening, to uważam, że trochę marnuje czas. To nie ma na tym polegać, my mamy ćwiczyć. Teraz jeszcze chcę przypomnieć, proszę wysyłać do mnie zdjęcia, ja wybiorę kilka takich fajne zdjęć, bo do mnie spływają zdjęcia, filmiki. Będę udostępniał tylko te zdjęcia, które pokazują nam, jak ćwiczymy. Filmiki są do mojego i do waszego wglądu, po to, żebym ja mógł wiedzieć, co robicie, jak to wygląda, na co wam zwrócić uwagę. Bardzo proszę, żeby z tego korzystać, bo to jest doskonały sposób utrwalenia swojego wykonania kata, techniki w kichonie czy w kumite, żeby można było sobie potem nad tym pracować. Najciekawsze elementy na pewno w jakiś sposób wyróżnię. Tak jak już tutaj powiedziałem, Kamil się zdecydował, pierwszy wysłał do mnie swoje zdjęcia, swoje filmiki, bardzo się cieszę. Kiedy wrzuciłem te zdjęcia, to troszeczkę się ludzie zdecydowali. Dostałem teraz już dużo więcej zdjęć, mam nadzieję, że przez weekend znajdę troszeczkę czasu i tych kilka zdjęć wybiorę i to powrzucę. Chciałbym, żebyśmy teraz skupili się na takich bardziej skomplikowanych, czyli składających się z dwóch, z trzech elementów technik w kichonie. Kichon, czyli podstawa, pamiętać. Kichon, podstawa, kata to jest ćwiczenie formalne, układ lub walka z cieniem, bo tak to też można tłumaczyć. Kumite, czyli dosłowne tłumaczenie, to jest spotkanie rąk. Kumite, czyli walka. Chciałbym, żeby pamiętać o tym, żeby starać się zapamiętać, co do czego służy, a nie starać się nauczyć słówek na pamięć, bo po jakimś czasie to z pamięci wyleci. Natomiast jeżeli zrozumiecie, co się z czym łączy, to należy mieć to na uwadze, że wtedy w waszej pamięci to bardziej zostanie. Wszystkie uke to są bloki, wszystkie keri to są kopnięcia,
Wszystkie cuki to są uderzenia. Wszystkie uci to są cięcia. Pamiętać o tym. Potem, kiedy sobie przypomnicie szuto uci, no co to było? Aha, uci to było cięcie, szuto kant dłoni i już wtedy wiemy, że jest to cięcie kantem dłoni, tak? Gdyby było szuto ukę, bo to podobne jest, szuto kant dłoni, ukę, blok. I w ten sposób proszę się uczyć, nie uczyć się tego na pamięć, uczyć się obrazkowo, żeby wiedzieć, czego żeśmy się starali nauczyć, zapamiętać, tak? Zaczniemy od techniki san bon zuki. San, czyli trzy, bon, potrójny, tak? Cuki, czyli czy zuki, uderzenie proste. W przejściu robimy to w zenku tsudachi. Jest to o tyle skomplikowane, że tu już muszą pracować biodra. To nie może być tak, że zrobimy ruch, raz, dwa, trzy i to jest koniec. Biodra się nie ruszały, zrobiliśmy trzy ruchy rękami. To nie jest san bon zuki. To jest trzy razy ruszenie ręką, na zmianę ręką i to zupełnie, zupełnie inaczej wygląda. Musimy pamiętać o tym, że zenku tsudachi jest odpowiednio ułożony. Przy oizuki moje biodra powinny być bokiem, przy gyakuzuki powinny być zamknięte i tokuzuki czy kizamizuki w tym względzie, bo to jest technika w miejscu, technika stopująca, bo pierwszą technikę robimy w przejściu. Oizuki, gyakuzuki, uderzenie proste, przeciwne. Teraz jest kizamizuki, można to zaliczyć jako chokuzuki, bo to jest uderzenie w miejscu. I tak ma wyglądać ta technika. Powoli robimy. Ech, raz, ni, gyakuzuki, san, chokuzuki, tak? I do przodu jedno przejście robimy. Ech. Pamiętać, biodro ułożone jest bokiem. Ni, wypychamy gyakuzuki, san, chokuzuki. I do tyłu robimy. Ech. Ni, san. Pamiętać o tym, że tu powinny być przynajmniej dwa poziomy uderzenia. Jodan to nie jest tam do góry, do nieba. Jodan to jest wysokość mojej brody. Moja głowa to jest strefa Jodan. I nie należy robić tego wysoko. Chudan poziom średni, Gedan poziom poniżej pasa. Jeśli ktoś zrobi raz, dwa, trzy, to też będzie dobrze. Natomiast jeżeli wszystkie trzy techniki będą na jeden poziom, to ta technika nie będzie miała większego znaczenia, bo w realnej sytuacji, jeśli my będziemy próbowali uderzyć partnera w głowę, to on się zasłoni i choćbyśmy 20 technik uderzali w głowę, to ona nie trafi, tak? Natomiast jeżeli my pierwszy ruch wykonujemy na strefę głowy, partner się zasłoni, to jest szansa, że teraz trafimy w partnera tutaj. Jeśli nie, to próbujemy robić kolejny poziom. To na tym ma polegać. My musimy kontrolować wszystko to, co robimy. I zrobimy sobie kilka przejść. Stań w zenku tsudachi. I robimy do przodu. San bon zuki powoli. Ech. Raz. Ni. San. Ech. Ni. San. I do tyłu. Ech. Ni. San. Pamiętać o tym, Kuba też zwrócił uwagę, żeby nogi się poruszały jak najbliżej. Zmieniamy pozycję. Nie idziemy w linii prostej, bo tak jest nam najłatwiej. Staramy się, bo z tej pozycji zawsze możemy coś wykonać. Natomiast jeżeli idziemy, to nasz środek ciężkości się rozkłada na dwie nogi. I teraz ciężko jest wykonać. Natomiast jeżeli my jesteśmy w tej pozycji, to zawsze w którąś stronę możemy się odwrócić. Możemy się skierować tam, gdzie będzie nam to potrzebne. Jeszcze troszeczkę w tył i robimy do przodu. Ech, ni, san, tak? Ech, ni, san, ech, ni, san. Pamiętać o tym, żeby kolana były ugięte, plecy wyprostowane, nie pochylamy głowy i do tyłu idziemy. Pamiętać o zenku tsudachi. Ech, raz, dwa, trzy, ni, san, jeszcze się zmieści. Jeśli ktoś nie ma na tyle miejsca, żeby zrobić trzy techniki, to robi sobie dwie do tyłu, jedną do przodu, tak żeby mu pasowało, żeby się mógł przystosować do danego miejsca, w którym ćwiczy. Jeśli chodzi o san bon zuki, to jest tyle w tej kwestii. Pamiętać o tym, jeszcze raz powiem, że to nie jest w ten sposób. Tu musi być bark biodro. To nie są same tylko ręce, a biodra
stoją w miejscu, bo wtedy to jest tylko siła samej ręki. Natomiast jeżeli dołożymy do tego pracę bioder, całego ciała z podparciem w pozycji na nogach, to wtedy nasza siła jest o wiele większa, mamy większą, lepszą dynamikę, a o to właśnie w tym chodzi. Teraz zrobimy sobie technikę ageukę gyakuzuki mae empi uchi. Już tłumaczę. Ageukę, wiadomo, blok wznoszący, pamiętać o tym, że barki muszą być i biodra muszą być bokiem. Gyakuzuki, uderzenie przeciwną ręką do nogi, uderzenie proste. Mae empi uchi, mae przód, empi łokieć, uchi cięcie, czyli robimy ruch łokcia. Nie przekręcamy głowy, staramy się tak, jakbyśmy zrobili raz, dwa, trzy, tylko zamiast uderzenia do przodu pięścią, robimy uderzenie łokciem, skręcamy się w barkach, nie przekręcamy głowy. Staramy się zejść jak najbardziej do boku. Spróbujemy sobie to teraz zrobić. Powoli. Eich, ageuke, ni, gyakuzuki, san, mae empi uchi. Nie przekręcamy. Jeśli łokieć jest za bardzo skierowany na bok, to przed nami ta technika jest uderzeniem do przodu. Do przodu, w jeden punkt. Więc musi być skierowana po linii prostej, tak jakby nas chciało zmierzyć sobie w ten właśnie mostek, splot słoneczny. I robimy przejście tak, żeby zrobić sobie dwa przejścia do przodu. Cofnij się troszeczkę i powoli robimy. Eć, ni, san. Eć, ni, san. Pamiętać o tym, żeby robić przejście, nie tylko ruch ręki. Tu też robimy dwa bloki, dwie strefy. Musimy pamiętać o blokach przejściowych. I robimy teraz dwa przejścia do przodu, do tyłu. I robimy. Edge, ni, san. Edge, ni, san. I do tyłu robimy. Edge, ni, san. Edge, ni, san. Zasada jest też taka, że powinniśmy wykonać najpierw blok. Bo jeśli blok jest skuteczny, to mamy szansę wykonać kontratak. I to jest dla nas najważniejsze. Najpierw musimy się obronić, a potem dopiero będziemy mogli atakować. Starać się nie robić tak jak Katarynka, czyli raz, dwa, trzy, jak będzie pięć technik, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo to jest bez sensu. Musimy zrozumieć zasadę wykonywania techniki, tak? Najpierw się bronimy. Teraz robimy atak. Dwa, trzy. Ej, i sam, tak? W ten sposób mniej więcej chciałbym, żeby to wyglądało. Technika Sotouke. Uraken uchi gyakuzuki. Sotouke. Blok przerabialiśmy od zewnątrz do wewnątrz. Teraz w Zenkutsu Dachi robimy. Uraken uchi gyakuzuki. Za chwilę sobie dołożymy tą trudniejszą kombinację z przestawieniem nogi, ale chciałbym, żebyśmy najpierw zrobili właśnie w miejscu w Zenkutsu Dachi. Sotouke, teraz dłoń na dół, uraken uchi, nie uderzamy na bok, tylko tak jakbyśmy uderzali tsuki do przodu. To jest to samo miejsce, ręka wraca, gyakuzuki. Pamiętać o tym, żeby nam kolano nie uciekało, musi być taka pozycja, żeby była właściwa rotacja w biodrach. Jeszcze raz robimy z miejsca, powoli, sotouke. Pamiętać, kolano z tyłu lekko ugięte. Uraken uchi. I teraz wypychamy biodro gyakuzuki. Znowu przechodzimy do przodu. Blok przejściowy. Sotouke. Powoli. Uraken uchi. Do przodu gyakuzuki. I do tyłu robimy. Blok przejściowy. Sotouke. Kolano. Uraken gyakuzuki. I san. Jeszcze raz do przodu i do tyłu zrobimy. Eich, ni, san. Jeszcze raz. Eich, ni, san. Musi być powrót ręki. Starać się nie robić tego, że robimy blok i ta ręka nam zostaje. Siła techniki uraken wywodzi się z powrotu ręki. To jest tak, jakby nasza ręka dochodziła do końca, my ją staramy się zabrać. Wtedy jest ten taki strzał. To jest tak jak z bata.
Tak, batem też boli, jak uderzymy. Natomiast bardziej boli, kiedy my tego bata szarpniemy z powrotem. To wtedy to uderzenie jest o wiele większe. Do przodu i do tyłu zrobimy. Ecz. Raz. I. San. Ecz. I. San. I do tyłu. Ecz. I. San. Ecz. I. San. Teraz dołożymy do tego przejście w kibadachi. Czyli powiększymy technikę. Teraz będziemy robili soto uke w zenku tsudachi. Pokazuję. Soto uke w zenku tsudachi. Yoko, empi, uchi. Yoko, bok, empi, łokieć, uchi, cięcie. Po soto uke, po bloku, robimy lewą ręką. Blok przejściowy od dołu. Empi uke. Empi uchi. Teraz robimy uraken uchi w przejściu. Yakuzuki. Jeszcze raz powoli. Ej. Lewa ręka. Ni. Empi uchi. San. Uraken w przejściu. Yakuzuki. I robimy na drugą stronę. Do przodu robimy. Sotouk. Ej. Tak stanę, żeby mnie było widać. Ni. Prawa ręka blok. Empi doki badać. Uraken w przejściu. Yakuzuki. I jeszcze raz do przodu, jeśli ktoś nie ma miejsca, to proszę się cofnąć. I robimy. Ni. San. Si. Trochę wolniej. Jeszcze raz do przodu. Ecz. Ni. Blok. Empi. San. Uraken. Yakuzuki. I spróbujemy teraz do tyłu przejść. Ecz. Sotouk. Ni, przestawiamy nogę z przodu teraz, nie nogę z tyłu. Z przodu przestawiamy. Empi, uraken, yakuzuki. Jeszcze raz do przodu, do tyłu. Liczyć, powoli. Ni, empi, san, si. Jeszcze raz do przodu, ecz. Ni, san, si. I do tyłu, ecz. Ni, san, si. Ecz do tyłu. Ni, san, si. Ok. Rozluźniamy ręce. Jak z czasem? No to jeszcze zdążymy sobie zrobić jedną technikę. Do niej wrócimy na następnym treningu. Natomiast chciałbym, żebyśmy sobie popróbowali zrobić tą technikę. Ona jest taka dosyć ważna. Shuto uke gyaku no kite. Są to dwie pozycje. Shuto uke. Shuto. Kant dłoni uke. Blok w koku tsudachi. Gyaku nukite. Gyaku, czyli przeciwna. Nukite to jest ręka włócznia. Robimy uderzenia, ale nie przestawiamy nogi. Potem uderzamy, tylko staramy się zrobić ruch biodro. Biodro i ono nam samo przestawi nogę. W ten sposób proszę próbować. Stajemy teraz w koku tsudachi. Shuto. Ecz. I teraz robimy bez przestawiania nogi. Ni, nukite. I ta nasza noga musi się przestawić. Musi być mocny ruch biodra. Jeszcze raz. Shuto. Ecz. Ni. Ecz. Koku tsudachi. Ni. Ecz. Ni. Przednią nogę przestawię do koku tsudachi. Ecz. Ni. Jeszcze bardziej dynamicznie biodra. Nie przestawiamy nogi, tylko robimy ruch, a noga się nam musi sama przestawić. To w ten sposób ma wyglądać. Ni, nukite. To jeszcze raz. Tak. Nie skręcamy się w biodrze. Koku tsudachi zostaje. Robimy nukite, wypycha nasze to biodro. Musimy przestawić do zenku tsudachi. W ten sposób ma to wyglądać. Jeśli koku tsudachi będzie niewłaściwe, to teraz robimy skręt i to już jest ok. Pięty muszą być na jednej linii. Kiedy zrobimy mocno dynamicznie ruch, to nam biodro wypchnie do przodu. Na to proszę zwracać uwagę. Robimy. I mocnie robimy. Raz. Tak, żeby się noga przestawiła. W miejscu shuto. Ecz. I. Ecz. I. Przestawiasz nogę. Biodro, stopa. Tak. I. Ecz. Shuto. Ni. Tak. Biodro musi wypchnąć nam stopę.
zamienić sobie strony. Nie jest to proste, proszę sobie to powtarzać. Kokucudaci, teraz robimy nukite. Tak, jakbyśmy stali w kokucudaci, robimy sobie ten ruch. I teraz mocno pchamy, teraz dopiero przestawia nas mocno nogę. Jeśli zrobimy za krótko ten ruch, to nie pracuje biodro. Kokucudaci, teraz raz, mocno biodro. I to biodro nam pozwoli przestawić pozycję. W miejscu shuto, ec, ni, o, ec, ni, ec, ni, ec. Sprawdzać kokucudaci, żeby kolano nie uciekało. Ni. Dobrze, to jest dobry ruch, kiedy nasze ciało traci troszeczkę równowagę, to znaczy, że mocno pracowało biodro. I to jest dobry moment do tego, żebyśmy szli właśnie w tą dobrą stronę. To musi mocno, mocno biodro pracować. Jak stracimy równowagę, to jest bardzo dobrze. Natomiast jak zrobimy w ten sposób, to jest beznadziejnie. To jest tylko przestawienie nogi i przełożenie ręki. Żadna technika. Jeszcze raz robimy. Będziemy robili dwie techniki, tak? Ec, ni, ni, do przodu, ec, ni, i do tyłu, ec, ni, i do przodu, ec, no może być do tyłu, ni, jeszcze jedno, do przodu, ec, ni, i do tyłu, ec, kokucudaci, ni, i do tyłu, ec, ni, okej. Okay. Myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy trening, bo już jest w sumie po 17. Bardzo bym chciał, żebyście sobie zawsze znaleźli troszeczkę czasu na to, żeby przejrzeć te elementy, które żeśmy sobie ćwiczyli. Żeby wykorzystywać te treningi, żeby wracać. Z tego, co już tam kojarzę, to mamy 5 czy 6 godzin już nagranego treningu. Jest w czym wybierać. Można sobie kliknąć dany element, zobaczyć, popróbować sobie, znaleźć czasu na to. Musimy przywyknąć do tego, że raczej do świąt chyba nie pójdziemy do szkoły. Wy nie pójdziecie do szkoły, no ja też, bo wtedy nie będę tam prowadził zajęć. Więc będziemy musieli korzystać z tego, co mamy. Dlatego bardzo proszę, jeśli przez ten czas ktoś nie będzie ćwiczył i wróci na dojo po tym półtora czy dwóch miesiącach, to jest tak, jakby zaczynał od nowa. I nie szukajcie żadnych usprawiedliwień. Pamiętajcie, jeśli ktoś chce, szuka sposobu na to, żeby zrobić wszystko, żeby ten trening się odbył, żeby go sobie zrobić. Jeśli ktoś nie chce, to szuka powodu. Powodu do tego, żeby nie zrobić. Albo mnie noga boli, ręka boli, albo już jest za późno, albo jest fajna pogoda, pójdę sobie na podwórko. Są też takie osoby, które biorą telefon, stawiają, czy laptopa, stawiają sobie w ogródku i ćwiczą tam też. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba troszeczkę chcieć. I to tyle, bo Kuba mnie zaś będzie gonił, że jestem straszny gaduła. Wystarczy, stajemy ładnie na zbióreczkę, ukłon do siebie, os, stajemy, musubidachi, rei, os, seizan. Mokuso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Przypominam, wdech przez nos. Przytrzymujemy na sekundę, półtorej wdech i ustami bardzo powoli wydech. Kemok, otwieramy oczy. Szanowni rej. Os. Kani rei. Os. Kani rei. Os. Kierus. Rei. Os. I jeszcze zanim się rozstaniemy, chciałbym powiedzieć, że spotkamy się dopiero w poniedziałek, bo ja też muszę czasami pracować. Ja jak pracuję, to pracuję całą dobę, więc mnie nie ma. Bardzo bym chciał, żebyście sobie jutro znaleźli godzinę czasu na to, żeby sobie powtórzyć jakieś tam elementy. Jeśli ktoś ma pytania odnośnie treningów, nie bać się, pytać, a nawet można robić w ten sposób, poprosić, nie wiem, brata, siostrę, mamę, babcię, żeby was nakręciła, wy coś robicie i pytacie, proszę mi ten filmik wysłać i ja postaram się wyjaśnić wszelkie jakieś tam nieścisłości, wszelkie jakieś pytania, postaram się na nie udzielić
odpowiedzi tak, żebyście mogli z tego skorzystać, żeby to było z pożytkiem dla Was, żeby robić postępy, tak? I to tyle na dzisiaj, dziękuję. Widzimy się w poniedziałek o 16:00.